great teams look each other in the eye and bring out the best in everyone. And it's not just the guy at the top. It's not just the guy driving the bus. It's everyone. And you get there by having standards, by demanding from each other, demanding in fairness. You don't want to just pick on one guy and not pick on another guy. It's got to be standards. And you start setting your standards, and you start setting the tone for your team. So when that moment of truth comes, and it will be competitive and violent and angry, and it will not be exactly what you want it to be, and people are going to be screaming and yelling and pointing, and they're in that ferocious place, and you've got to be able to look each other in the eye and demand a result and get it. I teraz, jeżeli spojrzycie na tą pozycję, a macie koszykarza przed sobą, ktoś to wystartuje, to zobaczcie, w jakiej pozycji jesteście. Czyli jest to tak jakby specyficzne dla sytuacji, w której znajdujecie się na boisku. Tak, robię, zmieniam kierunek, chcę wystartować, jestem w pozycji, w której moje kolano przechodzi przez linię palców, jestem na palcach i muszę zmienić środek ciężkości ciała. I stopa w tym momencie uderza o ziemię. I teraz, jeżeli nie masz odpowiedniej siły i zdolności do amortyzacji, twoje ciało nie pozwoli ci na to, żeby bum, wystartować. Crossover, czyli crossover w szybkim ataku jest wysoko. Jeżeli ja już jestem w pozycji statycznej, no to mi za dużo już nic nie da. Ok? Czyli crossover jest już wtedy inny. Czyli interesuje mnie jak najbardziej przesuwanie obrońcy na boki, przód, tył. I tutaj jakikolwiek zwód, manewr wykonacie, jeżeli obrońca będzie się przesuwał, ok, może być słabym obrońcą, ale to znaczy, że coś potraficie w ataku. Zrywać nogę, ale bardzo mało jest zawodników, którzy używając jak najmniej ilości kozłów, zrobić coś więcej. I to wystarczy, czyli jakby robicie ten sam crossover, ale jeżeli ja po tym crossoverze zrobię jakikolwiek ruch, to obrońca nie jest w stanie tego przeczytać. Jeżeli mówię do kogoś, że z wody robimy sugestywnie, czy coś zrozumie? Nie, ale ja mu tłumaczę, że musisz ruszyć piłką, ciałem i oczami, żeby było sugestywnie. To jest właśnie ten ruch, który jest nielegalny. Nie ze względu na ilość dotknięć, tylko ze względu na to, że jest dwa razy ta sama stopa na parkiecie. Wbija się z prawej na prawą i to jest nielegalne. Bardzo trudne do wyłapania przez sędziów. Bardzo trudne. Sędziowie, ci, którzy dużo oglądają takiej sytuacji, analizują, często gwiżdżą po prostu na wyczucie. Bo jak mamy taką sytuację, gdzie jest szybki atak, gdzie jest przebiegnięcie, gdzie tam gdzieś on faktycznie zrobi ten taki mały przeskok, to tylko po ruchu tak naprawdę zawodnika możemy wyłapać, że on zrobił to na jednej nodze. I tak samo wy jako trenerzy też nie zawsze pewnie to dobrze widzicie, nie zawsze to wyłapujecie poprawnie, więc jeżeli widzicie, że ktoś, wiecie, że któryś z zawodników to robi, bo to nie jest tak, że zawodnik się uczy tego na 5 minut, tylko on to po prostu powtarza, to nawet jest dobrze powiedzieć sędziom. Panie sędzio, siódemka, Kowalski, on regularnie przeskakuje z tej samej stopy na tą samą. Sprzedać to, że ja jestem w stanie tu pójść, ale finalnie tam nie pójdę, dobra? Nie chcemy działać jednotorowo, czyli gram i to nie ma być taniec. I sobie idę, bo to nam nic nie da. Wy macie tylko złapać balans jak torpeda, go. Tak jest, tylko to jest rzeczy, o których kazałem ci poprawić, cyk. Dobra, może być. Nie podskakuj do góry, dobra? Zamień stopy nie... Brawo, bardzo dobrze. Wydech. Pamiętaj o wydechu, mocny chwyt po ostatnim koźle, mocny chwyt. Nice.